sumie nie jesteś tak zakryta na Instastory i na Instagramie. Ja bym się pokusił nawet o stwierdzenie, że twoja figura jest perfekcyjna. Zdradź naszym czytelniczkom i odbiorcom serwisu naszego swoją dietę i sposób po prostu na tak idealne ciało. Ja myślę, że dieta to brzmi groźnie, jest to sposób życia. Ja już jakiś czas temu doświadczyłam jakiegoś takiego załamania zdrowotnego z racji właśnie tego pędu i tak dalej. I zaczęłam się interesować i odżywianiem, i dbaniem o właśnie sylwetkę, o zdrowie. Z mojej strony polecam przede wszystkim zdrowe odżywianie. Ja robiłam ten błąd, że przez pewien czas po prostu odżywiałam się nieregularnie gdzieś tam w trasie koncertowej, wiadomo, stacje benzynowe, hot dogi i inne straszne rzeczy, które dostarczałam do organizmu. Obecnie uważam na to, co jem i po prostu no, składamy się z tego, co jemy i to jest prawda. Zdecydowanie lepiej się czuję. No i oczywiście dźwigam ciężary, polecam. Ale nie jest to tylko jarmuż i liście sałaty. Nie, absolutnie nie. No. To jest w ogóle dla mnie paranoja. Ja się przede wszystkim nie głodzę. Współpracuję teraz z Kasią Dziurską, z trenerką personalną, która zresztą mnie tak troszeczkę nauczyła więcej o odżywianiu. Jestem najedzona, jem zdrowo, jestem nawet przejedzona i czuję się świetnie, a mimo tego dostarczam mniej kalorii i jakoś udaje się zachować tą sylwetkę.